Gmina Poniec skorzysta z tarczy dla samorządów, poinformował poseł Jan Dziedziczak. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2 200 000 przeznaczone zostanie na przebudowę i rozbudowę szkoły w Żytowiecku. W ramach inwestycji przebudowana zostanie sala gimnastyczna, przeprowadzona zostanie termomodernizacja szkoły oraz powstanie dwukondygnacyjny budynek z 24 salami. To już drugie rozdanie rządowych środków dla samorządów i kolejnych 6 miliardów na lokalne inwestycje, poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak.